outer space. Jesteśmy na planie filmu reklamowego McDonald's. Wspólnie z agencją DDB realizujemy projekt NASA. Film odwzorowywał prawdziwe Houston w Teksasie, gdzie pada to mityczne również zdanie: Houston, mamy problem. Chcieliśmy stworzyć pewną kreację, w której wprowadzamy widza w filmową fabułę i łamiemy ją w bardzo taki dramatyczny, humorystyczny sposób za pomocą naszego produktu. Jest on niespodziewanym zwrotem akcji. Budowaliśmy stację NASA Houston autentycznych rozmiarów, a także kapsułę lądownika, który miał wylądować na Księżycu w 70 roku. Houston, we have a problem. Prawdą jest to, że my podeszliśmy do sprawy bardzo fabularnie. Traktowaliśmy każdy element gazy detal bardzo poważnie. Kolory, które wtedy były bardzo charakterystyczne, zielenie, tkaniny, które były używane na ścianach, fakturę, te wszystkie elementy były bardzo istotne, które nam pozwalały, żeby się zbliżyć do tej atmosfery lat 70. Minuta do wejścia w atmosferę. Z perspektywy naszej jako produkcji, no to po prostu projekt marzenie. Wrażenia wszystkich są takie, że to przerosło właściwie oczekiwania, więc no świetnie. Super ekscytująca sprawa. Everything was under control. Yes. Houston, we don't have a problem. This is ground control to Major Tom. You really made it happen.